Dobrze, ale wracając... Więc mówię ci, jak to jest. Do sprawy koru, to po, można powiedzieć, że po takiej przerwie, że przez wiele lat jakby stałeś z boku spraw, znaczy nie angażowałeś się. O nie, jeszcze nie, to nie jest prawda, bo było w tym kościele, jak się nazywają tam, gdzie, jak się nazywają te siostry w kościele, gdzie Popiełuszkę zabili? Ursulanki, tak? Tak. Byłem w kościele Ursulanek i mówiłem tam... Kiedy? Nie pamiętam, wcześniej o wiele. Nie, nie. Co nie? Byłem! Z Rysią, byłem tam. Mówiłem o... Już nie pamiętam o czym. W każdym razie tam doszło do takiej scysji. Czy żołnierze... A był Jacek, był Adam, wszyscy byli ci... Wszyscy. No tak, ale to już są czasy korowskie. Nie, jeszcze nie. Wcześniej, o wiele wcześniej. Tyś nie była tam. Tyś była jeszcze dzieckiem. Tyś jeszcze ciebie nie przeniósł sobek przez wodę. Nie, nie, to było o wiele wcześniej. To już wtedy mówiłem o tym. I wtedy zapytali mnie, czy pan uważa, że żołnierzy spod Lenino też za bohaterów polskich? No i już, no wtedy. I Rysia dostała apopleksji, bo uważała, że ja powiem na nią, że ona nie jest bohaterką. Kiedy to było? Nie pamiętam. Nie pamiętam, to było, nie, to było wcześniej. Na pewno koru nie było jeszcze. No wszystko jedno. Ale powiedz, co powiedziałeś, bo to jest ważne pytanie. Ja czy... nie pamiętam już to. Co powiedziałeś na to pytanie? Czy a oczywiście, że uwierzyłam, że tak. Mhm. I wtedy widziałam jakiś spad. To było bardzo dawno, bo ona jeszcze nie była z Matieszkiewiczem. Mhm. Jeszcze była z Pasternakiem. Mhm. Także to było o wiele wcześniej. Powiedziałam, oczywiście, że uważam, że tak. I widziałam, jak jej, która... żołnierz pierwszej armii, która była, strzelała tego i ona była ranna tam, ale strzelała co? Dobrze, dobrze, słucham. Jak mnie wzięli tylko dlatego, że miałem podnosić wysoko nogi. Dlatego mnie wzięli do teatru. I wszystko jedno. Oczywiście, że tak było. To wtedy zobaczyłem, że ci ludzie przychodzą, nawet się zdziwiłem. Po Jacku wiedziałem, że tak jest, bo sprawa Modzelewskiego, Kuronia, to wiedziałem. Ale do komunistów miałem zagroż zaufania, się bałem ich zresztą. A jak Teresa przyjechała w sprawie tej rezolucji, no taka jest narzdzięta dziewczynka, trzeba jej podpisać. A że się tym zajmę, przecież to jest normalne, nie wiem o co ty pytasz, bo dla mnie nie ma kwestii.